Jak czytam dzisiejszą Ewangelię, po raz kolejny mi ona uzmysławia, że kiedy Jezus uczy i Jego słowo rozbrzmiewa, to ono nie pozostawia ludzi obojętnymi, wywołuje w nich jakąś reakcję. I tak mamy w dzisiejszej Ewangelii te złe duchy, które zaczynają na Jezusa krzyczeć. Mamy tych ludzi, którzy zaczynają się dziwić tej Jego nauce. W innych fragmentach mamy takich, którzy chcą Go obwołać królem, słuchając Jego słów, a inni znowu chcą Go zabić. Natomiast nikt nie pozostaje obojętny. Jak Słowo Boże rozbrzmiewa, ono w ludziach coś wywołuje. I popatrz, że ta drużyna słowa, którą tak oglądasz od tych ostatnich kilku miesięcy, to jest opowiadanie Tobie o tym, co Słowo Boże w nas wywołuje, jaką reakcję, do czego nas prowokuje, do jakich myśli, do jakich postaw. Chciałbym, żebyśmy poszli w tej drużynie słowa o krok dalej, żeby ona od tej pory nie była tylko takim mówieniem Tobie, który to oglądasz, o tym, co Słowo Boże zrobiło w nas, tylko chciałbym, żeby było też w drugą stronę, żebyś Ty opowiedział nam o tym, co Słowo Boże, albo co ten krótki komentarz zrobił w Tobie. Od następnego razu, zawsze na koniec tego krótkiego komentarza będzie jakieś pytanie. I chciałbym Cię do tego zaprosić i o to prosić, żebyś i Ty się z nami podzielił tym, co Słowo Boże w Tobie zrobiło. Jaka jest Twoja reakcja na to, czego Jezus naucza.